Miejsce, które znajduje się za moimi plecami, każdy mieszkaniec Szczecina teoretycznie powinien bardzo dobrze znać. Tak, znajdujemy się na placu Orła Białego w Szczecinie, ale gdybyśmy w tym miejscu spotkali się na przykład kilka miesięcy temu, to byłby tutaj zupełnie pusty betonowy plac, a jeszcze kilka miesięcy wcześniej byłoby tutaj po prostu całkiem sporo przestrzeni parkingowej. Proces prototypowania, zainaugurowany w lipcu 2019 roku, przyniósł takie oto zmiany, że najpierw samochody stąd zniknęły, a teraz, chciałoby się powiedzieć, zasiano tu trawa, aczkolwiek ta trawa, którą widzicie za oknami, wcale tutaj nie wyrosła, tylko została wysunięta z rolki. I od dzisiaj właśnie na placu Orła Białego możemy obserwować zupełnie nową, trawnikową, zieloną przestrzeń. Czy ona zyska sympatię i akceptację mieszkańców Szczecina? No, to się pewnie jeszcze okaże, gdyż domyślam się, że nawet teraz w komentarzach pewnie część będzie zwolennikami nowej zielonej przestrzeni w Szczecinie, a część będzie mówiła, że to jest straszne marnotrawstwo przestrzeni w centrum miasta, no bo jakby nie patrzeć, to tu by się całkiem sporo samochodów zmieściło. Wojciech Jachim, rzecznik prasowy Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Panie rzeczniku, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No właśnie, całkiem sporo samochodów jeszcze kilka miesięcy temu mogło tutaj parkować, a teraz parkować mogło nie będzie. Jakie jest założenie, jaka jest koncepcja tego, żeby tą przestrzeń właśnie zasadzić na zielono? No, w ramach prototypowania, o którym Pan wspomniał, mieszkańcy postulowali zwiększenie tej części zielonej na placu Orła Białego i to jest realizacja, no oczywiście, ponadto chodziło też o ograniczenie liczby miejsc postojowych, liczby samochodów, które tutaj wjeżdżają. No i w związku z tym spółka NIOL, która została gospodarzem tego placu, no, przeprowadziła postępowanie i wyłoniliśmy wykonawcę, który właśnie kończy zmiany na placu Orła Białego, których celem jest powiększenie właśnie tej części zielonej kosztem części betonowej. Można powiedzieć, że zielony plac Orła Białego będzie mieć niebawem swoją prapremierę. Jak Panu się podobają efekty pracy ekipy budowlanej i czy to jest rzeczywiście plac Orła Białego, który no, zaczyna aspirować do takiego miana jednego z serc Szczecina? No, takie było założenie projektowe. To, co było założone, jest wykonane. Wygląda na to, że wykonawca sprostał zadaniu. Celem tego jest stworzenie zielonego skweru, który będzie, no być może zamieni się w takie małe, jasne błonia w centrum miasta. Być może będą tutaj w czasie lata osoby korzystały po prostu z możliwości wypoczynku. Na pewno przewidujemy tutaj też większe wydarzenia plenerowe, które dla których ta przestrzeń będzie po prostu przyjazna. Wracając jeszcze do tych postulatów mieszkańców, tu był taki problem, mam nadzieję, że już go nie będzie, nadmiernego nagrzania tej powierzchni betonowej i niewątpliwie trawnik spowoduje, że ta, powiedzmy, mikroklimatyczny charakter tego miejsca się zmieni i, no i też absorpcja wody deszczowej i tak dalej spowoduje, że będzie po prostu przyjemniej. Jak miasto będzie kontynuowało swoją strategię niekoszenia trawników, to w przyszłym sezonie w tej trawie będziemy się tutaj mogli nawet skryć. Ja myślę, że analogicznie jak na Jasnych Błoniach, ta trawa będzie pielęgnowana i będzie utrzymywana w takiej postaci, aby właśnie można było z niej korzystać również nie tylko estetycznie, widokowo, ale też funkcjonalnie. Z tym skrywaniem się w trawie to był oczywiście delikatny żart. Panie rzeczniku, ile trawy zostało tutaj rozwiniętych i czy to już jest taka docelowa forma? Bo nasi widzowie mogą zobaczyć zarówno lewą, jak i prawą stronę placu Orła Białego w tym etapie wstępnego zielonego zagospodarowania. Ta przestrzeń, którą tu widzimy, ma mniej więcej 1000 metrów kwadratowych i to jest ta wielkość, o której możemy powiedzieć, jeśli chodzi o zwiększenie powierzchni zielonej. Ten przecinający trawnik, chodnik ma około 90 metrów kwadratowych. Ogólnie ta przestrzeń zielona została powiększona o 50%. No i myślę, że rzeczywiście bardzo jest to ciekawe pytanie, jak to zafunkcjonuje, jak kolejne, zwłaszcza pozimowe miesiące pokażą nam, jak to nowe miejsce w tkance miejskiej będzie po prostu żyć i działać. Wojciech Jachim, rzecznik prasowy Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No właśnie.
Przestrzeń ta na pewno jest przestrzenią bardziej estetyczną. Co do tego pewnie nikt z nas nie ma wątpliwości. Wszędzie, gdzie pojawia się zieleń, jest zdecydowanie bardziej estetycznie. Drugie pytanie jest jednak takie, czy ta przestrzeń stała się przestrzenią bardziej funkcjonalną? Radny Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik. Dzień dobry. Pan rzecznik powiedział, że to są coś w rodzaju małych, jasnych błoni. Myślę, widzę też, jak reagują mieszkańcy, oni sami gdzieś to tak nazywają. Może jest to trochę nad wyraz oczywiście, bo jakby mimo wszystko skala nie jest taka jak na jasnych błoniach, ale na pewno mamy pokaźnej wielkości teren zielony w samym centrum miasta. Myślę, że ciężko teraz o takie, szczególnie te nowe. Ja bym powiedział, że to jest nawet bardzo nad wyraz, ale niemniej nie o tym teraz będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali o tym, jak pan sobie wyobraża funkcjonowanie tego miejsca za tydzień, za dwa tygodnie i w przyszłym sezonie wiosennym. Przede wszystkim myślę, że to mieszkańcy decydują, jak będą używać tej przestrzeni. Ja byłem tutaj wczoraj akurat po godzinie 18, już widziałem dzieci, które bawiły się na tym trawniku. Po prostu ta przestrzeń zachęca do tego, żeby na nią wejść, żeby z niej skorzystać, tak jak zresztą jest to na już wspomnianych jasnych błoniach. I na to też liczę, że tak właśnie tu będzie, że mieszkańcy zamiast siedzieć czasami na ławce, to po prostu usiądą na trawie, wezmą koc i spędzą ten czas tutaj. Osoby, które pracują bądź uczą się tutaj blisko w tej przestrzeni, będą mogły dłuższą przerwę obiadową spędzić właśnie tu na tym terenie. Może niekoniecznie w zimie, kiedy te temperatury nie będą sprzyjające, ale od wiosny już z pewnością. Liczę też na to, że jako organizacje, nie tylko miasto, ale organizacje, które funkcjonują w mieście, będziemy tu organizować różne inicjatywy. Ja już widzę tutaj muzykę w przestrzeni, która na wiosnę mogłaby się odbyć. Jak pan będzie polemizować więc z tymi, którzy pewnie w komentarzach teraz piszą informacje, że to jest niefunkcjonalny pomysł, że centrum miasta nie służy do tego, żeby rozstawiać i rozsiewać tutaj trawniki z rolek? Ale kto ustala, do czego jest centrum miasta? Centrum miasta jest po to, żeby żyło nam się dobrze wszystkim, żebyśmy mieli wysokiej jakości przestrzeń do życia. Taką przestrzeń, która powoduje, że to nasze życie jest lepsze, przyjemniejsze i łatwiej nam się tu funkcjonuje. Wiemy, że mieliśmy ogromną betonową wyspę ciepła, wiemy, że mieliśmy ogromną betonową przestrzeń w całym centrum, głośną, z dużą ilością spalin. W tej chwili jest to jakby pójście w zupełnie drugą stronę. Mamy teren zielony, który jest dla nas z naszym uspokojeniem, jest miejscem, taką małą oazą zieleni w samym centrum Szczecina. Jeżeli chodzi o dalsze postępowanie procesów rewitalizacyjnych, rzeczywiście tej zieleni tutaj możemy zaobserwować całkiem sporo. Jak będą wyglądały kolejne etapy zmian na placu Orła Białego? No, z tego co wiem, jesteśmy tuż przed tym, jak zobaczymy budżet na 2021 rok. Tam powinniśmy zobaczyć już pieniądze, konkretne pieniądze na zmianę tej przestrzeni dookoła. Już nie tylko tej zielonej, ale chodników i ulic, które tutaj są. Nowych chodników, nowych ulic, takich, które będą sprzyjać dla mieszkańców, dla rowerzystów i to przed nami w przyszłym roku. Czekamy oczywiście w tej dłuższej perspektywie, bo ta przedstawiona, kiedy mówiliśmy po protestowaniu o planie na zmiany, to jest perspektywa 5-6 lat. Więc to chwilę potrwa. Jesteśmy też krok dalej, ponieważ na ostatniej sesji Rady Miasta wyjęliśmy z kategorii dróg gminnych kolejne drogi, które są tutaj dookoła placu i to na nich będziemy mogli tą przestrzeń lepiej kształtować, przede wszystkim dla mieszkańców, czyli wygospodarować dla nich miejsca parkingowe dedykowane tylko dla nich, tak jak to jest chociażby po tej stronie tutaj bliżej trawnika. Tak samo będzie mogło się stać to na kolejnych ulicach. Będziemy mogli wygospodarować przestrzeń jeszcze dla gastronomików, bo są tu gastronomie nie tylko tu w okolicach placu, ale i na Tkackiej i na Mariackiej, które będą mogły wyjść z przestrzenią na ogródki. I to zmiany, które zadzieją się, myślę, w przeciągu najbliższego roku. Rozumiem, że efekty pracy firmy budowlanej, które możemy zaobserwować, pan ocenia pozytywnie. No, wie pan co, mieliśmy wcześniej parking Orła Białego, a teraz mamy zielony plac Orła Białego. Mamy tutaj, jak ten chodnik, na którym stoimy, jest on z wykorzystania materiałów, które wcześniej tu były, z tej kostki, którą wyjmowaliśmy niecały miesiąc temu. To między innymi ta kostka jest tutaj, więc oceniam bardzo dobrze. Widzę też reakcję mieszkańców, w większości bardzo pozytywną. Jestem przekonany, że ten teren zielony, ten teren do spokojnego spędzania czasu w mieście był potrzebny i mamy go teraz. Korzystajmy z niego, mamy nową funkcję, możemy przyjść na plac i spokojnie tutaj odpocząć. Panie radny, kiedy pierwszy piknik z pana udziałem tutaj? Myślę, że to zależy od pogody. Jeśli jeszcze jesienna pogoda, jeśli aura pozwoli, tak jak chociażby dzisiaj, to myślę, że jeszcze w tą jesień. Jeśli nie, to na pewno na wiosnę i jestem przekonany, że jakieś wydarzenia też tutaj zorganizujemy. Przemysław Słowik, radny Koalicji Obywatelskiej, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, życzę miłego popołudnia. Pan radny podnosi rękę, pan rzecznik, radny, przepraszam. Tak, może ważna informacja, że ten plac, te płoty od poniedziałku po południu, myślę, ale od poniedziałku już powinny zniknąć, także zapraszamy wszystkich mieszkańców na plac Orła Białego od poniedziałku po południu.
Pan rzecznik zaprasza mieszkańców na plac Orła Białego od poniedziałku, pan radny przed chwilą też zapraszał i my też zapraszamy, chociaż nie zapraszamy z tezą, czy tu jest fajnie, czy tu jest niefajnie, bo każdy pewnie będzie mógł swoje zdanie na temat nowego placu Orła Białego sobie wyrobić. Niemniej jednak my chętnie wasze zdanie przeczytamy w komentarzach i jeszcze do tego tematu nie jeden raz wrócimy.